Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Ballistics i dodaje nam różnego rodzaju broń i tam te ziemia, powietrze, jakieś pociski, takie różne rzeczy. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 5 plików z internetu, zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items, w skrócie jej. To dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co jak craftować. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Ballistics. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Electrodynamics i to jest mod potrzebny do tego, żeby dobrze działał Ballistics. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejnego moda współpracującego z Ballistics. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy te wszystkie mody, pliki pobrane, to instalujemy. I co robimy? Naciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK i gdzieś tutaj nam wyskoczyło, klikamy OK i pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego, szukamy folderu versions, wchodzimy do niego i sprawdzamy, w folderze versions folder 1.17.1. Jak tak, to ok, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1, to wtedy właśnie tutaj nam się w tym folderze stworzy ten folder 1.17.1. No i jak już go mamy, to instalujemy. I cóż, zaczynamy instalowanie od Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a. Chwilę czekamy. O, i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki forge'owe. No i pojawiło się okno Complete. Z sukcesem jest zainstalowane. Zamykamy to w takim razie, wychodząc OK. I w folderze Versions stworzył nam się nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play, tu zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje Forge i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jak widać Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Wpisujemy %appdata%, klikamy OK, wyskakuje folder roaming, wchodzimy do folderu .minecraft, i szukamy tym razem folderu moc. Folder moc stworzył nam się w folderze .minecraft, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. Także wchodzimy do folderu moc, teraz zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu moc. Mamy je wszystkie w folderze moc, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę moc, to widzimy, że mamy zainstalowane Ballistic, Nuclear Science, Electrodynamics i Just Enough Items.
OK, wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player. Zrobimy sobie peaceful, żeby nas nic nie zjadło. Cheat zawsze zezwalam, więcej opcji świata, skrzynkę bonusową zawsze zezwalam. OK, i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy światek i jak wejdziemy w E jak ekwipunek, to mamy tutaj jej i jak wejdziemy na ostatnią stronę, to mamy tutaj itemy z tych trzech modów. Jak widać, tutaj mnóstwo ród doszło, różnych, różnistych, jakieś maszyny z tych elektrodynamiksów. O matko, ile trzeba z różnych rzeczy zrobić. A no, ale tutaj wszystko jest właśnie pokazane, jak trzeba zrobić, więc nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywać. Tutaj mamy właśnie z Ballistics, mamy TNT obsydianowe, mamy skondensowane TNT. Aha, a to obsydianowe to potrzebowało zwykłe TNT i obsydian, ok. A to potrzebuje zwykłe TNT i redstone i się dostaje 3. Attractive, 2 już takie bardziej skondensowane. No i coraz więcej, coraz repulsive i tak dalej, i tak dalej. Także tu jakieś granaty potem jeszcze są. No i tutaj jest wyrzutnia rakiet, misile silo. To trzeba mieć stal tutaj. Takim czymś to można kruszyć. Tak to się robi. Gdzie to było? Tutaj. Jak jeszcze można zrobić stal? To można przepalić. O! Iron na stal się przepala i już jest. OK. Także tutaj można to zrobić. Tu jest jakiś zatruty. O! Mineral grinder. Rotten flesh na zatruty proszek. Super. No i tutaj mamy rakietę krótkiego zasięgu, rakietę średniego zasięgu i rakietę długiego zasięgu. A krótkiego zasięgu 3000 do 3000 bloków, także dla jednych krótki, dla drugich długi. Średniego zasięgu do 10 000 bloków i długiego zasięgu nielimitowany zasięg ma. Także można rozwalić wioskę gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. Co tu jest? Rocket Launcher, Rocket Radar Gun. Jakieś coś, różne rzeczy tutaj są. Oczywiście w Laser Designator. Oczywiście w opisie do filmu macie jeszcze podany link do wiki, także tam się też wszystkiego dowiecie. Ja wam tylko oczywiście pokażę to, co mnie zainteresowało i sprawdziłam, czy to działa troszeczkę, bo też nie całkiem, bo dokładnie wszystkiego nie rozumiem, ale wy jesteście bardziej kumaci niż ja, więc sobie wszystko z tej wiki wyczytacie. Teraz sobie wezmę właśnie ten misile silo z jej. Żeby wziąć coś z jej, to ten klucz musi być czerwony, a żeby ten klucz był czerwony, to musimy wyjść stąd. Escape'em oczywiście. Do options, do controls, zjeżdżamy w dół i mamy tutaj opcję jej. Zjeżdżamy w dół i mamy toggle cheat mode, czyli tutaj musimy przypisać klawisz na klawiaturze, który będziemy używać, żeby włączyć cheatowanie w jej. Ja tu przypisuję K. OK. Teraz wejdziemy w E jak ekwipunek i teraz kliknę K i się zmieni to na czerwono. Jak jest czerwone, to można pobierać. Zatem weźmy sobie to. Weźmy sobie rakietę krótkiego zasięgu i weźmy sobie obsydian, który weźmiemy. Ten attractive. Nie obsydian, tylko TNT. Ten attractive sobie weźmiemy i cóż jeszcze zrobimy? Lewarek. OK. Dobra. Teraz sobie postawimy tę wyrzutnię rakiet.
wsadzimy do tego rakietę. O tutaj. I to będzie ładunek, który ona będzie wiozła. I tutaj trzeba koordynaty jakieś wpisać. Ale powiedzmy sobie szczerze, że nie mam pojęcia jak, zatem tutaj po prostu zrobię na minus 83, o 10, to gdzieś w okolicy nam tutaj spadnie, o 10 i zobaczymy zaraz gdzie. Ok, czyli sobie tutaj zrobiłam o 10, jak widać jest wyrzutnia, rakieta stoi i czeka tylko na wysłanie i rozwalenie czegoś. O 10 kratek w którąś stronę, więc no myślę, że gdzieś tu za chwilę spadnie. Ok, wyrzucamy i poleciała i patrzymy sobie na nią. Zniknęła. No i do 3000 kratek może polecieć gdzieś tam, jak ustawimy koordynaty, to... O, wraca? Nie, jeszcze nie. O, leci. Za dużych szkód nam to nie zrobiło. Ale ona gdzieś tam chyba rozwaliła coś pod spodem, wydaje mi się. Nie wiem. Nie wiem, no w sumie w to daliśmy jej mały ładunek, także może... No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Lewarek został, nie jest nam potrzebny. Spróbujmy z jakimś większym ładunkiem. Ok, weźmy rakietę i weźmy... Który? Chemikal? Dobra, weźmy chemikal i zobaczmy jeszcze w takim razie jak chemikal, to gdzieś tutaj musi być... O, tutaj. Z Nuclear Science. Taki ten, żeby nas chemia nie zabiła od razu. Budki jeszcze, ok. To oczywiście się tak robi w ten sposób, że wełna, jakieś takie plejty i zwykły czapek i jeszcze taki, o. Także wszystko jest do zrobienia, tutaj pokazane co i jak. No ok, to sprawdźmy sobie. Dobra, jest 83, było na 93, zatem... A nie, 93 to jest pewnie miejsce tego. To zróbmy teraz... Dobra, zróbmy 73, także jeszcze... Ej, minus zostawiamy. 73, także o 20...